Nazywam się Józef Wóz, jestem misjonarzem werbistą. Od 15 lat pracuję w Ameryce Środkowej. Rozpocząłem moją drogę misyjną w Ameryce Środkowej od Nikaragui, gdzie pracowałem 8 lat, później w Kostaryce przez jakiś czas, a ostatnie lata pracuję w Bocas del Toro w Panamie. No więc najpierw w poświęceniach to pracowałem w Nikaragui przez 8 lat i po tych 8 latach poprosiłem moich przełożonych, żeby wysłali mnie na studia. Bardzo chciałem studiować duchowość, zawsze mnie to interesowało, zawsze mnie interesuje świat duchowy. Wcześniej tam w Nikaragui dużo robiłem takich projektów socjalnych i różne budowy prowadziłem, to kaplice, to jakieś tam sale katechetyczne, to pomagaliśmy biednym, budowaliśmy mosty, budowaliśmy drogi, budowaliśmy szkoły. Po kilku latach w Nikaragui stwierdziłem, że no, jestem księdzem, misjonarzem i głównym takim moim powinno być głoszenie Słowa Bożego i przeżywanie, mieć czas, żeby się pomodlić, mieć czas dla ludzi, żeby właśnie się przygotować, żeby z nimi pracować na tym gruncie takim duchowym, pastoralnym. I po pół roku na naszych spotkaniach tam tej naszej regii, nasz prowincjał, nasz regionał tam otrzymywał takie listy od jednego z biskupów tutaj panamskich, który znajduje się w bardzo takiej trudnej sytuacji, bo to zgromadzenie, które pracowało właśnie tutaj, byli starsi księża, już nie mogli dalej ciągnąć tej misji, augustianie, no i on został tutaj bez księdza, no to jest parafia katedralna i został bez księdza, więc prosił 6 zgromadzeń księży diecezjalnych, neokatechumena, wszędzie prosił, no i wszyscy mu odmawiali. A że nas znał werbistów, bo już mamy tutaj jedną parafię w jego diecezji, więc pisał do nas. I ja właśnie usłyszałem taki jeden list, drugi list, taki właśnie z prośbą taką. No i porozglądałem się trochę, zobaczyłem, że tam w tej Panamie mają i profesorów, i tam jest dużo księży. No, a jestem misjonarzem, więc tak mnie to zaczęło gdzieś tam w środku tak wewnętrznie tak korcić. Nie? No i podszedłem tam, poprosiłem mojego prowincjarza, mówię, to słuchaj, to ja pojadę tam pomóc temu biskupowi. No i w życiu nie wiedziałem, kto to jest ten biskup, nigdy go nie widziałem, nigdy z nim nie rozmawiałem. Nigdy nie wiedziałem, co to jest Bocas del Toro, gdzie to jest. I tylko jedyną informację, jaką miałem, że no jest potrzeba misjonarza, księdza tutaj. I to było dla mnie takim motywem właśnie. No i prowincja powiedział mi, że dobra, no to słuchaj, no to ani cię tam nie wysyłam, ani cię nie zabraniam też. Jeśli się pomódl do kaplicy i sam podejmij decyzję, a ja później to poprę. No i tak zrobiliśmy. Później zadzwoniliśmy do biskupa, umówiliśmy się na dzień, w którym tutaj przyjechałem z plecakiem. Bocas del Toro jest prowincją bardzo oddaloną od reszty Panamy. Parafia, na której pracowałem, to archipelag, który składał się z 51 wysp, różnych wysp, mniejszych, większych. Katedra, kościół, w którym zostałem proboszczem i 11 wysp, na których były kaplice, to było terytorium mojej pracy. Natomiast Bocas del Toro to nie tylko archipelag, ale cała prowincja też na stałym lądzie, gdzie to jest bardzo duży obszar. Pracują tam misjonarze już od wielu lat. Kościół w Bocas del Toro, on dopiero ma 100 lat. Pierwszy misjonarz przyjechał tam 100 lat temu. Podjęli tam misję później misjonarze Vincentego Paulo, Amerykanie, którzy pracowali do 60 lat. Później się zmienili właśnie z augustianami, z Hiszpanami, którzy pracowali tam aż do roku 2011, a później były takie właśnie przemiany, gdzie my jako werbiści przejęliśmy tą pracę misyjną. Teraz tutaj chciałem Was zaprosić do naszej groty. To jest takie ciekawe miejsce, gdzie tutaj właśnie w tej parafii w latach 30. dopiero ludzie odkryli tą grotę, bo wcześniej to była niezamieszkała tutaj ta część tej wyspy, w ogóle była dżungla taka, że nie można było tutaj się dostać. No i od razu jak tutaj już byli wtedy misjonarze katolicy, no i jak odkryli tą grotę, to ludzie się zebrali i właśnie tutaj jest figura Matki Bożej z Lourdes.
No i była taka tradycja, że przez wiele lat oni tutaj przychodzili, jeden raz do roku tylko, przez dżunglę, przez błoto, tutaj do Matki Bożej. I raz w roku tylko oni przychodzili i w czasie, jak był odpust parafialny, to później po odpuście tutaj szli na cały dzień. Natomiast kiedy ja tutaj przyszedłem 3 lata temu, jak zobaczyłem to miejsce, to pomyślałem sobie, że szkoda, żeby tylko raz do roku. Zaprosiłem ludzi i przychodzimy w każdą pierwszą sobotę miesiąca i modlimy się tutaj różaniec, śpiewamy. No i już tak mi się wytworzyła taka stała grupa 40-50 osób. No tak fajnie się tutaj złożyło, na tej wyspie, że tutaj znalazłem taki grunt, który bardzo lubię, a to są media. Okazało się, że tutaj jest bardzo fajna możliwość, ponieważ mamy tutaj telewizję, taką regionalną, a teraz od niedawna już nadajemy na cały kraj, tak więc każda niedzielna Eucharystia jest transmitowana na cały kraj przez największą tutaj kablową telewizję. I to jest takie wyzwanie, czy taka możliwość, że którą bardzo mało parafii ma, że w kościele mam 50-70 osób, a ogląda nas parę tysięcy, z tego co tam mówią nam ludzie, którzy pracują w tej telewizji. Oni też poprosili mnie, za darmo tam nam udostępniają, że każdego tygodnia robię katechezy. A teraz jak się zaczął Rok Miłosierdzia, to wymyśliłem sobie taki program. Każdego tygodnia mam taką półgodzinną katechezę, rozwijam jakiś temat dotyczący Roku Miłosierdzia. Saludos a todos ustedes, les mandamos aquí desde Bocas del Toro. Por medio de Cable Onda, el canal Bocas TV. Estoy muy alegre, hermanas, hermanos, que puedo nuevamente estar aquí con ustedes y continuar ese programa Puerto de Misericordia. Po 2 latach pracy tutaj na Bocas del Toro, mój biskup mianował mnie wikariuszem generalnym prałatury terytorialnej Bocas del Toro. I tam w tej prałaturze u nas wszyscy kapłani to misjonarze. Nie ma ani jednego Panamczyka. Jedynym Panamczykiem to jest biskup. Pozostali to misjonarze z Azji, z Filipin, misjonarze z Indonezji, z Afryki, misjonarze z Rumunii, 2 księży Fidei Donum, młodych kapłanów, którzy przyjechali z Rumunii, którzy pięknie tam pracują. I jeszcze teraz ostatnio wikary, z którym współpracuję, to Wietnamczyk. Więc mamy bardzo zróżnicowane duchowieństwo. Niemniej jednak tworzymy bardzo taką zgraną ekipę duszpasterską. Wraz z naszym biskupem prowadzimy wiele działań misyjnych, duszpasterskich w całej naszej diecezji. Często się zdarza, że potrzebuję gdzieś z wyspy pojechać do stolicy czy coś, więc wtedy dzwonię do biskupa, żeby on przyjeżdża na zastępstwo na kilka dni. Otwiera sobie kościół, przygotowuje wszystko do mszy, dzwoni dzwonem i czeka na ludzi, odprawia mszę świętą. Także myślę, że to takie piękne są momenty czy sytuacje, kiedy możemy liczyć jeden na drugiego. W pracy misyjnej to jest bardzo, bardzo ważne. We wtorek wypływam w morze i odwiedzam 3-4 wyspy, czy 4 wspólnoty, wioski, daleko. Czasem muszę łódką płynąć do 2 godzin tak mniej więcej. Odprawiam 3-4 msze w terenie i wracam później wieczorem jeszcze kolejną mszę w katedrze. I podobnie w środę. W czwartek, tak się zaczęło od czasu, kiedy w kościele obchodziliśmy Rok Miłosierdzia, a jako, że to katedra, mieliśmy Bramę Miłosierdzia u nas i ja co czwartek wystawiałem na Najświętszy Sakrament, wystawiam do dzisiaj.
to już zostało, rok się skończył, natomiast tradycja została. I w czwartek jestem w kościele, modlę się, medytuję. Ludzie przychodzą, wtedy wiedzą, że ja cały czwartek, że tam nie mogą spotkać, mogą się wyspowiadać, porozmawiać. To jest taki dzień właśnie dla mnie z Panem Jezusem, z Bogiem i też z ludźmi, którzy wtedy wiedzą, że mogą przyjść. W piątek to praca z grupami, grupą młodzieżową, z dziećmi, grupą, wszystkie te grupy biblijne, to wtedy piątek to jest taki dzień, kiedy mamy spotkania. Sobota to jest katecheza. Katecheza do pierwszej komunii. U nas to wygląda w ten sposób, że religia nie jest w szkole, nie ma religii w szkole, tylko przy parafii 2 lata do pierwszej komunii i 2 lata do bierzmowania. A w niedzielę mam 5-6 mszy, które odprawiam. Do niedawna byłem sam, więc wykonywałem tą pracę sam, a teraz mam jeden z moich współbraci z Wietnamu, który teraz współpracuje, więc rozkładamy sobie na dwóch, jest troszkę lżej. Bocas del Toro to piękna misja, przepiękne miejsce na świecie. Morze Karaibskie, piękne wyspy. Tak jak powiedziałem wcześniej, w ostatnich latach bardzo rozwinęła się turystyka, ale jednocześnie jest to też misja, która się dopiero zaczyna. Chciałbym Was prosić o to, żebyście nas wsparli modlitwą swoją, która jest dla nas bardzo ważna. Dla mnie, dla moich kolegów misjonarzy, każdy jest z innego kraju, z innej kultury. Czasem po prostu potrzebujemy takiego duchowego wsparcia i też za tych ludzi, którzy często są to ludzie bardzo biedni też. Jest tam u nas bardzo wielki taki rozdźwięk pomiędzy bogatymi i biednymi. Bardzo dużo wspólnot, które naprawdę potrzebują tego, żebyśmy tam byli blisko, żebyśmy ich wspierali, żebyśmy im pomagali. I o to Was bardzo proszę, bo Kościół nas posłał na misję, ale wszyscy jesteśmy Kościołem, który troszczy się o młody, misyjny Kościół na świecie. Dziękuję i szczęść Boże. Yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido.